dobry wam. Wiecie, każdy ma jakiś życiorys, nie? Każdy życiorys, wspomnienia. I tak powiem wam, no co by tu wspominać, ale chciałbym tylko o sobie powiedzieć tak lekko. No, urodziłem się 4-miesięczny. Bez inkubatora. Tam trochę mnie pompką dopompowywali, ale jakoś przeżyłem. Byłem piękne dziecko. Mówię wam, jak ja byłem piękne dziecko, jak byłem mały. Mama mi taką stróżeczkę czerwoną, bo tak, że mnie nie uroczyły te kobity. I tak, żebym się chował, a później szkoła. No, szkołę skończyłem podstawową. Ale skończyłem wyższą szkołę. Podstawową też. Bo na drugim piętrze była, to inaczej nie, to musiała być wyższa, nie? Tylko, że jeszcze co mi się stało, powiem wam, w trybie przyspieszonym to wszystko miałem. Tak do drugiej klasy się ślizłem, do drugiej, no. W drugiej klasie pod koniec roku, ja wam powiem, przyjechał do nas wizytator. I tak sobie siadł z tyłu, pani mówi, wiecie co, dzieci, ja będę zdania pisała na tablicy, a wy będziecie aby odczytywać i zachowujcie się grzecznie. No, że ja był najspokojniejszy, a ja na końcu siedział, ten wizytator za mną usiadł. Taki dosyć młody, bo pani też, ale rura była, mówię. I tak krótko ubraną, bo ja tak po tej tablicy piszę, coś piszę, a on się tak zagapił, ten wizytator zagapił się, pewnie zapomniał. I mówię, ale rura. No to ja był dwa palce do góry, nie? Coś tam napisał, Rysiu. No pani napisała, ale rura. Łe, przestań, to nieprawda, to nie to. Jak on mnie wkurzył, mówię wam, ja się obracam do niego i mówię, jak nie umiesz czytać, to nie podpowiadaj. Zaraz powiem wam, że ta szkolna, ta rada się zebrała. No i z drugiej do czwartej klasy mnie przenieśli, bez niczego. I mi to nawet pasowało, bo ja nie był taki wyrośnięty, ale później ojciec mi drożdże podsypywał. A w drugiej klasie znowu miałem takie... No ojciec znów zachorował, pamiętam, to było w maju, bo to Stanisława było. Tydzień czasu był chory pieron. No. I rano ja jem śniadanie, do szkoły mu mizia, on przychodzi i powiada, słuchaj, dzisiaj do szkoły nie pójdziesz, bo krowa nam zaskoczyła, pójdziesz z krową do Buchaja. Jak trzeba, to trzeba, no co będę robił, nie? No to ja wziął krowę za łańcuch, idę, ona za mną tam drepci, trochę wirowała po tej drodze. No ale tak musiał pieron... Ja musiał iść koło szkoły akurat. I akurat trafiłem na przerwę. A dyrektor se stoi i już nogą puka, nie? Ja się dam, to się idzie krowy paść, a do szkoły nic. A ja mówię, chwileczkę, panie dyrektorze. I se też puka. Ja mówię, ja nie idę krowy paść, bo ja idę do Buchaja. Jak on się wściekł, mówię wam, jak się rozdarł. Mówi, co tego ojciec nie mógł zrobić, musisz ty. A ja znowu puką nogą, panie dyrektorze, to musi być koniecznie Buchaj. Ojciec tego nie może zrobić. I znowu konsylium się zebrało i już byłem w szóstej klasie. No jak mądry, to mądry, co będą mnie trzymać tam w tym. Później miałem w tej szóstej klasie taki przypadek, bo znowu wizytator przyjechała się, ich najechało trochę, ale oni więcej sprawdzali jako biedota w domu, czy bogactwa, mamy nie i tak dalej. No i mi powiada tak, nauczycielka, podnosicie ręce, kto ma jakie bogactwa, czy mu rodzice kupują coś w domu i to. I tak u Jasiu wstaje. Mój tata jest lekarzem, mówię, dużo pieniędzy i prezenty mi kupuje. No to jak tego, no to kupuję. Ja cicho siedzę na razie. No bo tam jakoś Jasia wstaje i mówi, a moja mama na poczcie robi. Klei znaczki, a też mi prezenty kupuje. Jasiu wstaje i mówi, a mój tata jest policjantem, mamy full pieniędzy. Mi się przykro zrobiło, no ale coś muszę powiedzieć. Prawdę trzeba mówić. Ja mówię, a mój tata jeździ tirem. I żeby nie policja i prostytutki, też byśmy mieli kupę pieniędzy. No zaraz. I zaraz mnie wzięli do 8 klasy. No. A mówię wam, w
ósmej klasie dali mi świadectwo i tak się to wszystko, nie wiem jak to się stało, że od razu dowód osobisty dostałem. Mówię wam, jak ja ten dowód dostał, jak zaczęło się we mnie wrzeć to wszystko i wzięło mnie do żeniaczki. No to jak już dowód jest, to już wszystko można, nie? O, chyba moja dzwoni. No co tam, Helusia? Czego płaczesz? Tęskno ci? Błędu, ja wrócę jutro, nie martw się. Co? O Jezus, Maria, się na... Ludzie, kochani, babka no zmarła. Słuchaj, no Helusia, a która zmarła? Twoja czy moja? A nasza teraz. No tak. Ona najmniejszą emeryturę miała. Tutaj. No ale szkoda kobiety. A kiedy zmarła? A wczoraj. To znaczy, że mnie wczoraj w domu nie było. Bo... No. I coś mówiła przed śmiercią? Co pokremowa? Całe życie się nie kremowała, teraz będę ją smarowała. A skremowa? No to mów pana, czemu że trzeba spolić? I co? Nic nie będzie rozrzucane prochu na ziemi. Łodczoka też wysypali i te do dzisiaj kartofle mu gniją. No a właściwie po babce jakby na ogród wysypał, to może i chwasty by nie rosły. No. Słuch, ej! Wiesz co? Ty czasem nikomu nie mów. Teraz będzie podwyżka emerytury. No, ja pojutrze będę w domu. Będę w domu. Weź ją wsadź do lodówki. I do światła wyłącz, żeby szybko zamarzła. I skarpety te, co na gwiazdkę dostała, ściąg, bo ona jeszcze nie ściągała jej. No, ja przyjadę, to ją ja się pogrzebem zainteresuję, nie martw się. Nasz ksiądz ją nie pochował. Nie pochowa, bo ona se nagrzebała przecież, wiesz, jak był po kolędzie. Wtedy mówiła, że widziała Matkę Boską, nie? No, a ksiądz mówi, gdzieś widziała babciu, a niosłam za dziadka na mszę, a od księdza wychodziła kobieta, a ksiądz mówił, Matko Bosko, że cię ino nikt nie widział. No. I już wtedy się zbudował, nawet te 5 zł, co dawałeś na kolędę, nie wziął. No. Także mówię ci o to wszystko. Słuchaj, jakbyś potrzebowała pieniądze, tam babka miała w słoiczku, w łóżku, w nogach. No jak będziesz łapę wsadzać i uwielbiam, bo na protezę położyła na górę, żeby się nie wystraszyła, żebyś się, no. Wszystko będzie załatwione i o przyjadę nie ma. No. No może jutro skończymy, bo my teraz plenum tu mamy. Ci mówię, co tu się ludzi napchało. No. I grube, i chude, i grubsze, i cieńsze. Różne są ludzie. No. Ja nie będę długo się dziś wypowiadał, bo wiesz, nie wziąłem tych swoich rzeczy, że sobą ma te same kobiety. No nie chcę se nagrzebać. No to nara, no trzymaj się.